dobra, słuchajcie, to co będziemy robili, jak już będziemy w szkole? Będziemy się chociaż czasem spotykać? Może będziemy wszyscy razem w klasie? No, mam nadzieję, że tak. Ja będę na pewno w pierwszej A. Musicie aplikować właśnie do tej klasy, co? Wtedy będziemy razem. Ja się w sumie zastanawiam, czy by nie iść do szkoły w Playmobil Country. Tam będę mogła na przykład jeździć na koniach w przerwach od szkoły. No ja bym jednak chciał być z wami w klasie. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż tata wspomina to o przeprowadzce. Zobaczymy. O nie, Steve, serio? O, ja mam nadzieję jednak, że zostaniesz tutaj i będziemy wszyscy razem w klasie, no. No dobrze, to w takim razie wszystkie dzieciaki są już gotowe. Czy mogą już przyjść na ten test? Jesteście gotowi? Mogę je już przesłać? Tak, pani Brygi, to proszę ich przesyłać po kolei, bo my jesteśmy strasznie zajęci. Musimy szybko kończyć już ten test. Trochę zajęci? Max, to jest totalnie za mało powiedziane. Przecież musimy przygotować zaproszenia, wszystkie kwiaty i listę gości. Ojej, tyle na głowie. No dobrze, dobrze. No to ja w takim razie wołam już dzieciaki, żeby już mieć to za sobą, okej? O rety, właśnie do mnie zadzwoniono i powiedziano, że chcieliśmy róże, a nie tulipany. No przecież ja chciałam tulipany. O rety, no tak. Dzwoniłem do nich dzisiaj rano i chciałem zamówić też róże, żeby było miło. No ale jak się nie chcesz, to wszystko to odmówię. Wszystko załatwię. Nie przejmuj się. No dobrze, Steve, no to ty jesteś w takim razie pierwszy, możesz iść na górę. Powodzenia, dasz radę. Wiem, wiem, przecież to wszystko będzie super łatwe. Nadaje się do szkoły jak nikt inny. Pójdzie mi jak szpłatka. O, ja nie mogę, ale będzie ekstra, jeśli pójdzie mi tak jak na ostatnim teście, czyli dobrze, no to właściwie już jestem uczniakiem. Okej, no to mamy pierwszego przedszkolaka. Jesteś Steve, prawda? No to co, zaczynamy? To powiedz, wiesz coś może o psach? Opowiedz nam coś. Ale oczywiście, ja o zwierzętach wiem wszystko. O psach to już w ogóle mamy dwa w domu. Córkę i samca. Uwielbiam je. Poza tym lubię wszystkie zwierzęta. Takie. Pani Brigitto, nie musi się pani smucić. Będziemy się odwiedzać. Ja tu będę wpadał. No, a bo może pani wpadać do nas do szkoły, żeby się ze mną przywitać. Ach, Julianku, jesteś taki gadatliwy, bo się stresujesz. Absolutnie nie masz czym. Na pewno pójdzie ci fantastycznie. A tęsknić będę za wami wszystkimi. No, ja jestem pewien, że pójdzie mi świetnie, ale tak ogólnie to chyba będę trochę tęsknił za tym miejscem. No, tyle czasu i tyle życia tutaj spędziłem. Cały mój basen z kulkami i sztuczna kuchnia, toalety. Och, tyle wspomnień. Och. I te wszystkie zabawki i w ogóle. No i oczywiście moje ulubione miejsce, sala gimnastyczna. Ach, ileż ja tu przeżyłem, ile sztuczek zrobiłem. Och, będę za tym tęsknił. Obiecuję sobie, że na 100% będę odwiedzał to miejsce. Słowo. Hej, jestem z powrotem. Wiecie, jak było łatwo? O Boże, wszyscy damy radę. Słuchajcie, proste pytania. Nawet to nie były prawdziwe zadania. Nic. Wszystko wiedziałem. No fantastycznie, Steve, tak dobrze ci poszło. Jeszcze jestem ciekawa, jak ocenią cię nauczyciele. A teraz ty, Julian. Oczywiście, ja już jestem całkiem gotowy. Słuchajcie, jak już zejdę na dół po tym całym teście, to wiecie, że będę już szkolniakiem, uczniakiem. Ha! Dzień dobry, możemy już zaczynać. Jestem super gotowy. No tak, ja niestety muszę was opuścić. Dobra, słuchaj, idę załatwić to z tymi kwiatami, żebyś już się nie denerwowała. Dasz radę, prawda? No co ty, Max, teraz? Tak, ja to szybko załatwię i będzie z głowy. No dobrze, Max, to spiesz się i ja sobie, mam nadzieję, poradzę. Pani Brigitto, ja muszę niestety szybko się urwać, muszę załatwić coś związanego z naszym weselem. Ale pani liczy, tu świetnie da sobie radę, spokojnie. I niedługo jestem z powrotem. Pani Brigitto, jestem dość zdenerwowany, bo nie wiem, czy dobrze mi pójdzie w tych kwalifikacjach do szkoły, a jeśli będę musiał tutaj zostać? Ależ Andreas, tyle się uczyłeś, spokojnie, tylko się nie denerwuj. Trzymam za ciebie kciuki. I będzie dobrze. No i ekstra! Już jestem uczniem! Poszło mi idealnie! Na wszystkie pytania znałem odpowiedzi i po prostu bezbłędnie! Tak jak myślałem. Ha, to jest prościzna, słuchajcie, nie ma co się stresować. Też mnie spytali o zwierzątka domowe, ale mam dwa koty, więc okej. No dawaj, Andreas, teraz twoja kolej. Trzymamy kciuki. Naprawdę muszę, o rety, ale stresujące. Słuchajcie, to było takie proste. Naprawdę każdy z nas da radę przejść ten test. Przecież jesteśmy już uczniami, możemy się tak na pewno nazywać. Ekstra! I wszyscy wylądujemy w jednej klasie, na pewno! Też mi się tak wydaje, nie ma co się stresować. Jesteśmy jedną bandą, co nie? Zresztą o co jeszcze mogą nas zapytać? Trochę o liczenie, o literki, o jakieś zwierzątka domowe. Nie będzie niespodzianki. Żadnej niespodzianki, dziewczyno, wszystko jest prościzną. No dobra, no to w takim razie już testy zakończone i jest tylko jeden mały problemik. Jedno dziecko nie zdało do szkoły, niestety, przykro mi. O, no tak, właśnie. Okazuje się, że Julian Rublewski nie poradził sobie z testem. No co zrobić? Bardzo jestem zdziwiony. Będzie musiał zostać w przedszkolu. Słucham, Julian nie pójdzie do szkoły? No bardzo mi przykro. Naprawdę? Przecież on zawsze świetnie sobie radził. Ale będzie ekstra w szkole. Będę robił super żarty wszystkim, tak jak w przedszkolu, tylko starsze. Ha! Ale to przedszkole, będę za nim tak bardzo tęsknił. Wszystko zachowam w sercu. Ej, Julianku, czy mogłabym cię prosić na słóweczko? Jedna sprawa jest taka dość nieprzyjemna.
Ale oczywiście, proszę pani, ale jaka nieprzyjemna. Co się stało? A, pewnie chodzi o to, że będzie pani za mną mocno tęsknić i już się łezka wokół kręci, ale nie ma problemu, będziemy się odwiedzać. Spokojnie, to się jakoś zorganizuje. Nie musi mi pani tego mówić. Ale oczywiście, Julianku, że będę za tobą tęsknić, ale to trochę inna wiadomość. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. No i co, pani Brigito, przekazała już pani te wiadomości, że nie idzie do szkoły i zostaje w przedszkolu? Słucham, że co? Jak to zostaje w przedszkolu? No przecież co ja zrobiłam źle podczas tego testu? Przecież tak dobrze mi poszło, nie! O ja, słyszeliście to? Julian zostaje w przedszkolu, nie przeszedł testu. Serio? Jak mógł? Przecież to było proste. O rety, Julian nie dostał się do szkoły? Czyli, ojej, no strasznie mi smutno, ale że ja przeszedłem? Nie mogę w to uwierzyć. Będę prawdziwym uczniem. O nie, dlaczego muszę zostać w przedszkolu? Jeszcze będę pewnie musiał chodzić razem z Emą na tę samą godzinę, oho. Nie przeżyję tego. O nie, zajdź ze mnie dziewczyno. Oho, będę musiał użerać się z nią całymi dniami. Julian, teraz ja jestem szefem. Wyrocha mi z moich kulek. O nie, to będzie takie okropne. Ale pani Brigito, czy to przypadkiem nie jest jakiś błąd albo coś? No nie wiem, przecież ja byłem pewien, że wszystko dobrze mi poszło. Odpowiedziałam na wszystkie pytania bezbłędnie, no. Jak to, że nie idę do szkoły? Naprawdę, Julian nie przeszedł testu do szkoły? Nie może być, przecież świetnie mu zawsze szło w liczeniu i w ogóle... Ach, państwo wróblescy, bardzo mi przykro, naprawdę, że synek nie przeszedł dalej. Też byłem bardzo zdziwiony, zwłaszcza, że Hania jest świetną uczennicą, a i on wydawał się być bardzo bystry. Mamo, tato, co wy tutaj robicie? Przyszliście jeszcze i dołożyć swój gwóźdź do trumny, o nie! Ja chcę iść do szkoły, a nie zostawać w przedszkolu. No tak, Julian, no niestety, będziesz musiał tu zostać na jeszcze jeden rok razem z Emmą. Gorzej być nie mogło. A przepraszam, panie dyrektorze, czy nie wspominał pan, że to pani Liczydło wydała tę ocenę? Czy możemy porozmawiać z nią? Ale oczywiście, proszę za mną, na górę. Tak, państwo wróblewscy, bardzo mi przykro, ale syn niestety nie poradził sobie zbyt dobrze. Był bardzo lakoniczny w odpowiedziach, nie potrafił za dobrze liczyć, pomylił się w kilku literkach. No naprawdę nie nadaje się on do szkoły, przykro mi. Ale naprawdę? Jak to nie potrafił liczyć? Przecież on sobie świetnie daje radę i literki w alfabecie też wszystkie zna, a gada przecież to on jak majęty, nie rozumiem. No ja też muszę przyznać, że byłem bardzo zdziwiony, że Julian, przecież on naprawdę świetnie sobie dawał radę, przynajmniej patrząc na jego wcześniejszy test, coś musiało pójść nie tak dziś. No ale co zrobić, czasem tak jest. O nie, ja nie chcę zostawać w przedszkolu, uwielbiam to miejsce, ale nie chcę być z Emmą w jednej grupie. Julian, spokojnie, jeśli będziesz za nami tęsknił, to my obiecujemy, że będziemy cię odwiedzać, przynajmniej ja, przynajmniej raz w roku. Właśnie, przynajmniej raz w roku, każdy z nas przyjdzie cię odwiedzić, nie przejmuj się, a potem już będziemy wszyscy razem w szkole. No Julian. No ekstra, super, raz w roku, tak, a całą resztę roku będę musiał tutaj się użerać z moją siostrą, oj gorzej. Za jakie to grzechy? Julian, mógłbyś na chwilę ze mną pójść na górę, porozmawiamy z panią, która przeprowadzała z tobą test, chodź na momencik. A no dobrze, świetnie, teraz wszyscy chcecie mi naraz powiedzieć, że nie będę nigdy w szkole, Ach, wiem Julianku, wiem, że tak bardzo cieszyłeś się na tą szkołę, ale może nie będzie tak źle, co? Tak, nie będzie źle, oczywiście. Zobaczysz, wszystko się ułoży, chodź Julian. No dobrze, Julian jest już z nami, to może wyjaśnijmy sobie, co poszło nie tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli dokładnie? Mamo, ja już nie chcę testów! Słucham, to jest Julian? Nie, absolutnie, ja nie miałam jego na myśli, on sobie poradził świetnie. Miałam na myśli tego chłopaczka w czerwonej koszulce i blond włosach, nie jego. O nie, naprawdę, miałaś na myśli Andreasa w takim razie, nie Juliana, och, co za fatalna pomyłka. Pani Brigito, państwo w Wróblewscy, bardzo mi przykro za tą pomyłkę, naprawdę. Słucham? Czy to oznacza, że ja jednak idę do szkoły? Czy to pomyłka była? Pomyliono mnie z kimś innym? Proszę, naprawdę? Ale rzeczywiście, mój drogi, tobie poszło naprawdę świetnie. Jeśli ty miałbyś się nie dostać do szkoły, to nie wiem, kto miałby. Ojej, no to rzeczywiście niefortunna pomyłka. No dobra, to w takim razie, Julian, witamy w szkole. Brawo! O jest! Będę jednak uczniem i nie muszę zostawać w tym przedszkolu ze mną. O, co za cud! Tylko kto nie zdał? Ojej, obawiam się, że to ja będę kozłem ofiarnym, który będzie musiał przekazać złe nowiny. Już wiem, kto to jest pewnie. Och, już mi za niego przykro. Ach, bardzo mi przykro, pani Brigito, że jest pani teraz w takiej sytuacji. Ja naprawdę nie znam tutaj dzieci. No, fatalna pomyłka. Przykro mi, naprawdę. Jest! No, to w takim razie być może nawet będziemy w klasie jednej z Sarą i z Kirą i ze Steve'em. Bomba! Hej, hej, Julian, słuchaj, chciałem powiedzieć, że bardzo mi przykro z tego powodu, że nie będziesz mógł iść do szkoły. No, też cię tu będę odwiedzał, obiecuję. Sorki, Andreas, ale zaistniała pewna mała pomyłeczka i ja jednak idę do szkoły, ale ty chyba nie. Ach, Andreas, bardzo mi przykro, kochany, że to ja muszę przynieść te niemiłe wiadomości, ale nastąpiła mała pomyłka. Julian idzie do szkoły, a ty niestety musisz zostać. Co? Naprawdę? Ja muszę zostać w przedszkolu? O nie. Ale to prawda, nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć na te pytania, no i z liczeniem też nie poszło mi najlepiej. Andreas, bardzo mi przykro, ale Julian będzie uczniem, Julian będzie uczniem, uhu!